Mało jest momentów, kiedy mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że coś łączy Adolfa Hitlera, Jana Pawła II i Michaela Jacksona. No i może dobrze. No, puentą tego żartu jest oczywiście lotnisko Warszawa-Okęcie. Albo lepiej, lotnisko Chopina. No ale jednak, żeby dojść do tego miejsca, gdzie lądowały gwiazdy popu, prezydenci Stanów Zjednoczonych, no i koniec końców miliony pasażerów, to trzeba zacząć w zupełnie innym miejscu. Zapraszam na historię największego w Polsce, no i pierwszego poniekąd, lotniska. No to tylko u nas się może zdarzyć. Człowiek po całym świecie pyta. No i co my teraz mamy zrobić? Samolot do Londynu 11.05. Jest 11.09. Matkę możecie pożegnać machaniem z tarasu widokowego. Och, nie macie co machać. Sam widziałeś, że go nie było. Nie gadaj, pewnie się rozwinieć. Do Ameryki, do Polski, długa droga prowadzi. Przepraszamy, taras widokowy nieczynny. Tatuś kołuje. Teraz musimy najbardziej uważać, bo przy starcie i lądowaniu zawsze najwięcej wypadków. Cztery dychy. Ile? Cztery dychy, cztery dychy. Zagraniczny tańszy, trzy dychy. Thank you. 30 plenum spółdzielni Zenum. Słucham? Nie, my po prostu tak nazywamy taki dzień, kiedy wszystkie samoloty odlatują o czasie i wtedy jest taki bałagan, że z niczym nie można zdążyć. Przechodząc przez ten wizualny wehikuł czasu, czuję się w obowiązku wytłumaczyć to zdjęcie. Pomimo, że tor wyścigów konnych to zupełnie inny wątek, to od niego trzeba właśnie tę historię zacząć. Przy ulicy Polnej od 1887 do 1939 roku stał tor wyścigowy, który dzisiaj znajdowałby się w centrum, no a na początku XX wieku był terenem podmiejskim. Kiedy pojawiła się potrzeba znaleźć odpowiednią przestrzeń dla początków warszawskiej awiacji, no to właśnie na torze wyścigowym znajdowała się odpowiednia infrastruktura, odpowiednia przestrzeń, no i trybuny, bo pierwsze lata lotnictwa to głównie pokazy pionierów i sportowców. Tam właśnie w 1910 roku odbył się pierwszy warszawski pokaz lotniczy, który no, z dzisiejszej perspektywy może byłby mało atrakcyjny, bo gwoździem programu było wzbicie się na kilkanaście sekund w powietrze. Jednak ledwie 6 lat po pierwszym locie braci Wright taki wyczyn wywoływał podziw. Rok później, po sąsiedzku, na ćwiczebnych polach carskiej armii utworzone zostało pierwsze w Polsce regularne lotnisko. Fragment pola Mogotowskiego został wydzierżawiony warszawskiemu towarzystwu lotniczemu Aviata na 15 lat. W zamian wojsko zapewniło sobie nieodpłatne szkolenia lotnicze dla swoich żołnierzy. No, zatrzymując się na chwilę przy samym towarzystwie Aviata. Założona została w 1909 roku przez Stanisława Lubomirskiego. Dla księcia nie była to o tyle pasja do lotnictwa, co pomysł na świetny biznes. Towarzystwo zajmować się miało szkoleniem pilotów, produkcją samolotów, co wraz z rosnącą koniunkturą miało wszelkie szanse na sukces. Historia Awiaty nie trwała jednak długo, bo do 1912 roku. Pomimo, że organizowali szkolenia, produkowali samoloty i brali udział w zagranicznych imprezach branżowych, to koszta przerastały zyski. Dodatkowo w 1912 roku Rosjanie odebrali Awiacie koncesję na prowadzenie działalności, no a pole Mokotowskie ponownie zaczęło służyć celom wojskowym. Po Rosjanach w Warszawie zarząd przejęli Niemcy, którzy przedstawili swoją wizję na działanie warszawskiego lotniska. Na polu wzlotów postawili halę do obsługi sterowców wojskowych. Ten epizod nie trwał jednak zbyt długo, bo dość szybko okazało się, że sterowce nie są optymalnym narzędziem do prowadzenia działań wojennych. W Polsce odbyły się pokazy sprawności wojsk lotniczych i obrony przeciwlotniczej. W Warszawie na polu Mokotowskim niezliczone tłumy podziwiały wyszkolenie pilotów, precyzję samolotów polskich i szybkość obsługi przeciwlotniczej. Po odzyskaniu niepodległości lotnisko ponownie otworzyło się dla entuzjastów i pasażerów. Przez długie lata było jedynym lądowiskiem dla stolicy, za czym łączyć musiało funkcje sportowe, wojskowe i cywilne. Pierwsze loty pasażerskie odbywać się zaczęły za sprawą pierwszej poważnej polskiej linii lotniczej, czyli Aerolot, która z czasem zmieniła nazwę na Aerolot. W latach 20. można już było po wykupieniu biletu polecieć z Warszawy do Gdańska i Lwowa. Kolejny przełom nastąpił w 1929 roku, kiedy założona została państwowa spółka LOT, która centralizowała i monopolizowała polski rynek lotniczy.
Lot nadawał zupełnie inne znaczenie ruchowi na lotnisku, bo od 1930 roku regularnie otwierane były nowe połączenia. Jeszcze z pola Mokotowskiego można było dolecieć do Bukaresztu, Helsinek, Aten lub Bejrutu. Lotem z pola Mokotowskiego można było latać ledwie przez 4 lata, bo dość szybko okazało się, że pole w centrum miasta nie jest optymalnym miejscem dla lotniska. Pierwsze lata awiacji obfitowały w różnego rodzaju wypadki i incydenty. A prościej mówiąc, dość często samoloty niecelowo lądowały poza lotniskiem. Nie ma co prawda żadnych spektakularnych przypadków, kiedy samolot wpadłby w jakiś budynek. Jednak utrzymanie ruchu lotniczego w tamtym miejscu tylko zwielokrotniało szanse. Od 1916 roku pole Mokotowskie nie było już przedmieściem, na częścią Warszawy, do której centrum zbliżało się w bardzo dynamicznym tempie. Dookoła Placu Unii wyrastały z ziemi niebotyki, które coraz bardziej wchodziły w kolizję z trasami samolotów. Co więcej, planiści nakreślili przez środek lotniska trasę, którą dzisiaj nazwalibyśmy Aleją Niepodległości. Przeprowadzka związana była także z planowaną w tym miejscu dzielnicą imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. W związku z nowymi planami zniknąć musiały zarówno lotnisko, jak i tor wyścigowy. Przez rozległe pola przejść już niedługo miały szerokie arterie, ulice obstawione reprezentacyjnymi budynkami, no a w końcu stanąć tutaj miała świątynia Opatrzności Bożej. Dynamiczny rozrost Warszawy na początku XX wieku spowodował, że lądujące samoloty wręcz manewrowały pomiędzy niebotykami przy Placu Unii. Rozrost tkanki miejskiej wymusił poszukiwania dla nowego miejsca, dla stołecznego portu lotniczego. No i wtedy, czyli w 1926 roku, miasto wykupiło na ten cel 200 hektarów pod miastem. We wsi Okęcie. Na pierwszy kompleks pasażerskiego Okęcia składało się kilka obiektów. Po pierwsze terminal pasażerski, no i w sumie określenie terminal jest tutaj najpewniej trochę na wyrost, więc zostańmy przy dworcu. Podłużny dwukondygnacyjny budynek oferował podróżnym poczekalnię oraz taras widokowy. Myśląc bardziej w kierunku dzisiejszego terminala, to na końcu ulicy Żwirki i Figury znajdowały się zabudowania wojskowe. No, oprócz wojskowych hangarów miejsce tutaj znalazła też pierwsza wieża nawigacyjna. No, podciągając jej status to można powiedzieć pierwsza wieża kontroli lotów. 30-metrowa konstrukcja wyposażona była w latarnię błyskową. Wow. Kolejnym osobliwym obiektem na lotnisku był pomnik jego pierwszego patrona, czyli, jak zgadliście, pewnie marszałka Piłsudskiego. Normalnie pewnie bym taki element ominął w tej opowieści, jednak ten jest wyjątkowo ciekawy plastycznie. Sami zresztą zobaczcie. No i spoiler alert, Niemcom on się nie spodobał. Lotnisko otwarte zostało 29 kwietnia 1934 roku. No i jeśli taka informacja wydaje się być dla Ciebie ważna, to mam propozycję. Zaprojektowałem kalendarz, który wypełniony jest warszawskimi akcentami. Każdy tydzień to inne, fantastyczne zdjęcie starej Warszawy. Na kolejne miesiące przeplecione są reprodukcjami ze starych gazet. Aktualnie trwa przedsprzedaż, więc jeśli jesteś zainteresowany lub też zainteresowana, to zapraszam na innewarszawa.pl, żeby zamówić swój egzemplarz już dzisiaj. Nagrałem o tym też zresztą oddzielny film, do którego zapraszam, więc wróćmy może teraz już na Okęcie. Wojna to dla warszawskiego Okęcia czas zdecydowanie nieciekawy. Niemcy zmienili lotnisko na w pełni wojskowe. No i stąd właśnie startowały bombowce, które tłumiły powstanie warszawskie, no i gruzowały miasto. Jedynym ulepszeniem, które Niemcy wykonali w infrastrukturze lotniskowej, to wybetonowanie pierwszego pasa startowego, który ze sobą zniszczyli, więc w sumie marna z tego korzyść. Podczas powstania warszawskiego życie przy próbie odbicia lotniska straciło ponad 120 powstańców. Na wycofujący się w grudniu 44 i styczniu 45 naziści zniszczyli doszczętnie wszystkie przedwojenne zabudowania. Po wyzwoleniu Warszawy i zakończeniu działań wojennych lotnisko zostało dość szybko odbudowane. Jednak przestało być priorytetową inwestycją. Nie pojawia się w przewodnikach turystycznych z lat 50., nie ma jakiejś wielkiej otoczki propagandowej. Loty co prawda odbywają się, jednak korzystają z nich ci najbardziej uprzywilejowani. No i to nawet nie pieniężnie, no a politycznie, bo przez wiele lat, nawet jeśli latać można było, to nie do końca było gdzie. Stalinizm na wiele lat wyznaczył grubą kreskę pomiędzy wschodem i zachodem, za czym zainteresowanie podróżami nie było na pierwszym miejscu. Mgła. Gęsta, tłusta, przylegająca do ziemi. Lot w tych warunkach staje się niebezpieczny. Ale radiotelegrafista utrzymuje stałą łączność z portem docelowym. Są
co minutę nanosi na mapę położenie samolotu. Nowa trudność. W tej mgle bez radiokompasu samolot jest ślepy. Służba naziemna musi go teraz prowadzić namiarem radiowym. Już nadchodzi na Okęcie. Ale wylądować w takich warunkach nie jest łatwo. Lądowanie 290. Na lądowisku zapalają się światła. Kierunek wiatru 220 stopni, 10 km na godzinę. Wiedzialność 20. Nic z tego, nie przebiły mgły. Na lotnisku alarm. Nie wiadomo, co się może zdarzyć. Nawet iść z zawiązanymi oczami nie jest łatwo, cóż dopiero latać. Na tych ludziach ciąży ogromna odpowiedzialność, nie mniejsza niż na pilotach. Samolot Krystyna Barbara szczęśliwie wylądował. Ma w tym swą niemałą zasługę również i naziemna kontrola ruchu. Nie zawsze doceniani pracownicy naszego lotnictwa. Wszystko zaczęło się zmieniać po Odwilży. No i chociaż Gomułka sam do otwartych na zachód nie należał, to za jego czasów rozpoczęła się ekspansja lotniska Okęcie. Konkurs na międzynarodowy terminal pasażerski ogłoszony został w złotej erze warszawskiego modernizmu, czyli na początku lat 60. Jeśli połączymy sobie Super Sam, Milkę, Pawilon Chemii, no i dodamy taki lotniczy kontekst, to wyjdzie nam właśnie oddany w 1969 roku międzynarodowy terminal lotniczy autorstwa Krystyny i Jana Dobrowolskich. No, nareszcie, po długich latach oczekiwania, Warszawa doczekała się portu lotniczego, którego pasażerowie nie pomylą już z przystankiem Ciuchci w Garwolinie. Otwarty w początkach maja nowoczesny dworzec lotniczy zaprojektowany przez małżeństwo Dobrowolskich dysponuje wszystkimi urządzeniami, jakie musi posiadać szanujące się miasto europejskie. Z tarasu widokowego można pomachać chusteczką startującym i lądującym Iłom, Boeingom i Caravelom. Nowe Okęcie obliczone jest na przyjęcie 1 000 000 pasażerów rocznie. To, co rzuca się od razu w oczy, to konstrukcja dachu. Trójkątne żelbetowe płyty po pierwsze wyglądały efektownie, a po drugie dość skutecznie doświetlały wnętrze. A to pomyślane zostało jako jedna duża przestrzeń podzielona na kondygnację w formie antresoli. Sam budynek składał się z 3 części: pasażerskiej, administracyjnej i towarowej. Najbardziej obecnym w kulturze wizualnej jest taras widokowy, który pojawia się bardzo często w filmach z epoki. Lekki wizualnie i długi na ponad 230 metrów zapewniał obserwatorom wgląd na płytę lotniska, a zainteresowanym możliwość pomachania do odlatujących bliskich. Zostawiając na chwilę samo lotnisko, to z jego historią związanych jest kilka wypadków lotniczych. Na samym lotnisku co prawda wydarzył się tylko jeden, ale 2 razy rozbiły się samoloty podchodzące do lądowania na nim. No i chodzi oczywiście o 2 wypadki z lat 80., czyli Kościuszka i Kopernika. Kiedy samolot znalazł się w polu naszego widzenia, zaobserwowaliśmy, że nie leci on poziomo, lecz z pewnym przechyłem na prawe skrzydło. Po pewnym czasie, po upływie może 5-10 sekund, zauważyliśmy, że samolot przepadł, uderzając o ziemię. Kiedy był na krótkiej prostej, zgłosił awarię sygnalizacji podwozia. W tamtych czasach i na tych typach samolotów to było dosyć częsta sytuacja. Po wydaniu polecenia przejścia na drugie okrążenie i nabrania wysokości, dowódca musiał zrobić manewr zwiększenia mocy silnika. Nabierając wysokości na 650, zwiększa ciąg silników, czyli wchodzi na większe obroty. I w tym momencie następuje rozsypanie się dysku turbiny. Pozbawiony silników i sterów Kopernik spada 950 metrów przed lotniskiem Okęcie, rozbijając się na zboczu fortów przy Alei Krakowskiej. Kopernik rozbił się kilkadziesiąt metrów od lotniska w XIX-wiecznym forcie Okęcie. No, załoga Iła 62 z kapitanem Pawłem Lipowczanem Usteru stanąć musiała przed wyzwaniem w postaci nagłej awarii silnika, której to nie udało się opanować. Drugim wypadkiem, ponownie z Iłem 62 w roli głównej, jest katastrofa w Lesie Kabackim. Zobaczyłem ten samolot na tej wysokości, tak leciał z krajem lasu.
paląc się i właśnie tak ratując swoimi odgłosami, że to już jest chyba jego koniec i to. I w pewnym momencie ten samolot zginął tu. Tak, on się pożegnał. Ja wiem, że on się pożegnał. Oni się wszyscy pożegnali tak naprawdę w tych ostatnich chwilach, kiedy już wiedzieli, że się nie uratują, to chcieli być wszyscy razem i nawet tam prosili, żeby stewardessy też do nich przyszły. Kilkadziesiąt sekund przed zderzeniem z ziemią w kabinie pilotów panuje zamieszanie. Słychać czterokrotne przyciskanie włącznika radiostacji nadawczej. Nie można jednak zrozumieć słów. Dokładnie o 11:12 i 13 sekund słyszymy wyraźny głos kapitana Kościuszki Zygmunta Pawlaczyka. Po raz ostatni. Jednocześnie z tyłu słychać krzyki, prawdopodobnie załogi samolotu. W niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach samolot podczas wznoszenia utracił silnik. W wyniku pożaru i niesterowności maszyny kapitan Zygmunt Pawlaczyk przegrał walkę z samolotem. No, opowiadam o tych katastrofach dość skrótowo, bo obie są dość dobrze opracowane i nakręcono o nich dużo dokumentów. No i chociaż jakąś taką życiową ambicją jest produkcja katastrofy w przestworzach, no to może dzisiaj nie jest czas i miejsce. No, mimo wszystko jest jedna katastrofa z Okęcia, o której nie słyszałem do momentu pisania scenariusza do tego odcinka. Na warszawskim lotnisku Okęcie przy podchodzeniu do lądowania rozbił się i zapalił samolot Lufthansa, lecący z Frankfurtu nad Menem. Według warszawskiego lekarza wojewódzkiego może być 16 ofiar śmiertelnych. 54 rannych odwieziono do szpitali. Informacje te do tej chwili nie zostały oficjalnie potwierdzone. Samolot Lufthansa Airbus 320 o numerze lotu LH lecący z Frankfurtu nad Menem lądował na Okęciu o 17:40. Miał na pokładzie 64 pasażerów i 6-osobową załogę. Leciało nim prawdopodobnie 23 Polaków. Oprócz nich Niemcy i Włosi. Samolot usiadł na pasie podczas gwałtownego ulewnego deszczu. Nie zahamował. Zaczepił skrzydłem o wał ziemny. Przełamał się i zaczął płonąć, ponieważ pod skrzydłami znajdują się zbiorniki z paliwem. Siedziałem sobie spokojnie. Nagle przywaliłem twarzą w fotel i to wszystko. A nie pamiętam, jak się stało. Słyszałem, że podobno ludzie już krzyczeli, że wylądowali, że byli ucieszeni, że już wylądowali. Tak, klaskali już. Była grupa Polaków w samolocie, byli ucieszeni, że wylądowali. Czy nie wiesz, czy ktoś zginął? Nie, nie wiem, absolutnie nie wiem. Zostałem wyrzucony później z samolotu przez tłum. To wszystko. Straciliśmy wszystko w samolocie. Dziękuję. Maciek Sojka. Halo, Maćku? Czy słyszysz mnie? Tak. Tak. Dobry wieczór. Powiedz, co podaje się za przyczynę katastrofy? Nie ma jeszcze potwierdzonych informacji co do przyczyny katastrofy, jednak osoby wychodzące z wieży kontroli lotów twierdzą, że niemiecki pilot posadził maszynę w 1/3 długości pasa, czyli za tak zwanym touchdownem, co było jego błędem. Maszyna nie zdążyła wyhamować i przewaliła się przez nasyp na końcu pasa startowego, po czym nastąpiła eksplozja. Nie wiadomo, co było jej przyczyną. Wyklucza się jakiekolwiek podłożenie bomby. W 1993 roku na Okęciu doszło do nieudanego lądowania Airbusa z floty Lufthansa. W dużym skrócie, w wyniku błędu pilota i niewłaściwego działania komputerów pokładowych zginęły w pożarze dwie osoby, na 56 było rannych. Kolejny incydent pamiętamy już znacznie lepiej, no bo kolejnym momentem, kiedy na Okęcie patrzyła cała Polska, było lądowanie kapitana Wrony. Najbliżej jak się tylko da, z momentu, w którym ten samolot, jak Państwo widzą, bez kół, który lata w tej chwili w locie, to jest samolot po wielu modernizacjach i nawet jeżeli ten samolot ma 5, 10 czy 12 lat, no to jest... Siada ten samolot, mamy zdjęcia, właśnie ta próba awaryjnego lądowania wydaje się, że się udało. Wyglądało ograniczone tuż przed tym lądowaniem do 3 ton. 4 zostały zrzucone. Z roku na rok rosła liczba pasażerów. Już w 71 z lotniska skorzystało ponad 1 000 000 pasażerów. W 75 z terminala przeniesiono administrację, a ruch krajowy przekierowano na dworzec krajowy lub tak zwaną halę fińską, która z czasem będzie znana jako Etiuda. Terminal według Dobrowolskich miał zasadniczą zaletę. Był przemyślany modułowo. Jeśli zdarzyłaby się potrzeba rozbudowy, to architekci zostawili odpowiednie instrukcje, wskazówki i miejsce na taką ewentualność. Z każdym rokiem pasażerów przybywało, więc z czasem terminal zburzono i postawiono inny. Jeszcze w zeszłym roku kronika komentowała. Jeśli wylądowaliście w polu, to znak, że jesteście na lotnisku Okęcie.
teraz na Okęciu lądować się będzie wśród szkła i dyskretnego szelestu eleganckiego świata. Wreszcie możemy startować do Europy bez wstydu. Tym samym do kroniki wraca atmosfera lat 70. Otwarcia, przecięcia wstęgi, oddawania do użytku. O ile w latach 70. budowało się głównie obiekty niegotowe, które oddawano do użytku, o tyle teraz buduje się obiekty gotowe, których nie oddaje się do użytku. W państwie prawa obiekt otwarty przez najwyższe władze może zostać w tej samej chwili zamknięty przez prostego inspektora ochrony środowiska. W 2 tygodnie po uznaniu za otwarty, obiekt został otwarty istotnie. Wszyscy odetchnęli z ulgą, że uroczystości nie poszły na marne. No, Międzynarodowy Dworzec projektu Dobrowolskich nie był nawet specjalnie stary, no bo miał trochę ponad 20 lat. Stał się jednak smutną przepowiednią dla architektury lat 60., ponieważ, tak jak zestawiłem go wcześniej, z Supersalem, Chemią czy Emilką, no to bez sentymentu zrównany został z ziemią, no a na jego miejscu stanął nowy, inny, koszmarny terminal, który miał zasadniczą zaletę. W głównej hali był podwieszony model samolotu, który bardzo lubiłem jako dziecko. No i do większej ilości komplementów mnie chyba nie zmusicie, bo to nie dam rady. Co ciekawe, o ile inne pawilony przegrały z kapitalizmem, Emilka, Supersam, to decyzja o budowie nowego terminala na Okęciu zapadła jeszcze w schyłkowej fazie PRL-u. Postmodernistyczny bubel podzielił jednak też los poprzednika, no bo zginął bez pamięci, a na jego miejscu stanął nowy. Nowe terminale mają wszelkie szanse przetrwać dekady, no bo nie reprezentują sobą absolutnie niczego ciekawego, więc ani się nikomu nie mogą spodobać, ani znudzić. Zanim jednak zamkniemy tą pętlę z lotniska na torze wyścigów konnych do nowoczesnego terminala, no to chciałbym wskazać jeszcze kilka ciekawych epizodów z historii Okęcia. Nie chodzi nawet tutaj o to, kto tu lądował, no bo tą wyliczankę można by zbudować na tysiące sposobów. Chociaż też nie wszyscy wybierali południowe strony, no bo na przykład Chruszczow, Nixon i De Gaulle lądowali na Babicach. Parę tysięcy ludzi rzuciło wszelkie zajęcia i pobiegło na Okęcie, by na własne oczy zobaczyć lądujący w Polsce po raz pierwszy najszybszy samolot świata Concorde. Mariaż supertechniki z komfortem i piękną linią drapieżnego ptaka. Obejrzeliśmy maszynę z dołu, z góry i od środka. Podziwialiśmy, zostawiając emocje na inne okazje. Nie grozi nam przecież zakup Concorda, jest zbyt kosztowny i nieekonomiczny. Co jednak będzie dalej z naszymi liniami powietrznymi? Kiedy lot upora się z kryzysem? Czym będziemy latać i dokąd? Na razie nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na te pytania. W mojej subiektywnej opinii najciekawsze chwile lotnisko musiało obserwować podczas wizyt Concorda. Ten lądował na nim dwukrotnie, bo w 1987 i w 1993 roku. Pomimo szerokiego zainteresowania, lot nigdy takiej maszyny nie zakupił. No cóż, dziękuję Wam za ten film. Jak zawsze w opisie podrzucam interesujące linki. Dziękuję moim patronom, którzy wymienieni są tutaj na dole ekranu. No i polecam się z kalendarzem warszawskim. No i do zobaczenia. Pewnie też przy okazji warszawskich lotnisk. No bo przecież historia na Okęciu się nie kończy.